Witam Państwa bardzo serdecznie. Te tytułowe reanimacje polskiej poezji myślę, że będą czymś, czego część z Państwa może nie do końca się spodziewa, bo na pewno nie będzie to w dużej mierze poezja tradycyjna i taka standardowa, o której uczymy się w szkole. Bardzo serdecznie witam Państwa na kolejnym webinarium z serii Dowiedz się o Polsce. Te webinaria prowadzone są w ramach projektu Z Kinem Polskim Świat. Projekt jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, a realizowany na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. I nasze dzisiejsze spotkanie pod tytułem Reanimacje Poezji Polskiej poprowadzi pan profesor Romuald Cudak właśnie z Uniwersytetu Śląskiego. Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym spotkaniu. Jeśli chodzi o tytuł naszego spotkania, mojego wystąpienia, tak, chodzi o reanimację polskiej poezji, ale w podtytule od razu Państwo widzą, że idzie o wiersze i o tych będę mówił, które się ogląda i których się słucha. No i jeśli chodzi o tą specyfikację taką nadawczo-odbiorczą percepcji, to nie ma tutaj tego, co wydawałoby się być oczywiste, że wierszy, które się czyta, prawda? Tych wierszy tutaj nie ma w podtytule, bo o nich nie będę mówił. Tak właśnie widzę reanimację. To nie jest ożywienie poezji w ramach jej tradycyjnego nurtu związanego ze specyfiką tworzywa, a więc nie będę opowiadał o próbach ożywienia tej poezji w ramach tej koncepcji, że poezja jest dla nas jednak fenomenem analizowanym z perspektywy kultury pisma, kultury druku, ale o tych reanimacjach, które jak gdyby wychodzą poza tradycyjne tworzywo utworów poetyckich. Proszę Państwa, myślę, że dobrze będzie, jeżeli ja zacznę od tego, aby Państwu chwileczkę opowiedzieć o tym, jak się to zaczęło, ponieważ było tak po prostu, że w 2014 roku w Polsce ukazał się przekład książki francuskiego poety, tłumacza, eseisty, krytyka literackiego, performera, który nazywa się Jacques Dangu. Ta książka w wydaniu polskim jest zatytułowana Poezja eksperymentalna, epoka cyfrowa 1953 2007. Jako polonista rzuciłem się na tę książkę, jak tylko ukazała się w naszych księgarniach. Przeczytałem ją jednym tchem, dosłownie, i okazało się, że byłem przerażony. Nie ma w niej ani słowa o polskiej poezji eksperymentalnej. Ani słowa o polskiej poezji eksperymentalnej, ponieważ mamy wspólnego znajomego, znajomego pana Jacques'a Dangui i mojego, polskiego literaturoznawcę, który mieszka obecnie we Francji. Napisałem do niego z prośbą, żeby zapytał pana Dangui, jak to się stało, że nie pisze ani słowa o polskiej poezji eksperymentalnej. A Dągi odpisał, że nie pisze, bo jej po prostu nie zna. Nie zna. Nie dlatego, że nie chce pisać, ale że nie zna i chętnie poznałby tę poezję. Byłem wówczas zainteresowany właśnie eksperymentem we współczesnej poezji polskiej. Napisałem artykuł, który przekazałem również do Francji, ale który wygłosiłem na Kongresie Polonistów w Opolu i on się ukazał drukiem w księdze konferencyjnej. I wtedy właśnie, to było w okolicach roku 2016, uprzytomniłem sobie, że z poezją eksperymentalną
tą polską poezją eksperymentalną, czyli inaczej mówiąc poezją awangardową, prawda? Którą jeśli badamy, no to elementem na przykład podstawowym staje się interpretacja tej poezji z perspektywy tradycji awangardowej. Myślę o awangardzie polskiej pierwszych dziesiątków lat XX wieku. Że jeśli chodzi właśnie o ten eksperyment poetycki, to można go również związać z czymś, co dałoby się nazwać agonem pomiędzy kulturą elektroniczną i kulturą druku. Że ta polska poezja eksperymentalna bierze udział w tym właśnie agonie. On się rozpętał, agon, walka, ale taka nie siłowa, nie fizyczna, prawda? Walka intelektualna, walka o umysły, walka o przodownictwo w obszarze kultury w tym przypadku. Dyskusja na ten temat, na temat tego agonu pomiędzy kulturą elektroniczną a drukowaną w Polsce, to przełom XX-XXI wieku, ona potem w pierwszych dziesiątkach lat, ale XXI wieku została wyciszona. Ogłoszono w zasadzie taki kompromis jako efekt owego agonu. W czym rzecz? No oczywiście w tym rzecz, że zwłaszcza kulturoznawcy zaczęli twierdzić, iż dokonuje się walka o właśnie przywództwo w kulturze, o zdominowanie kultury światowej, ale przecież kultury polskiej. I jak się kulturoznawcom wydaje, zwłaszcza filmoznawcom, bo ta kultura elektroniczna była bardzo często metonimizowana jako kultura ikonograficzna, ikoniczna, obrazkowa, a więc walka pomiędzy obrazem a drukiem, prawda, była istotą rozważań. Kulturoznawcy twierdzili, że w gruncie rzeczy kultura ikonograficzna, elektroniczna przejęła prym w światowej kulturze, ale oczywiście kultura druku okopała się, Krasiński by powiedział, w okopach Świętej Trójcy i na razie jest taki właśnie kompromis pomiędzy jedną a drugą. Kultura druku w zasadzie jest kulturą niszową, prym wiedzie kultura elektroniczna, ale nie jest to aż tak wyraziste zwycięstwo, jak zdawać by się mogło nieco wcześniej. I wydaje mi się, że właśnie rozważając sytuację poezji polskiej i w efekcie, o czym właśnie będziemy rozmawiać, reanimację tej poezji, można całe zagadnienie odnieść również do tej perspektywy, że jest ono ważne właśnie z tej perspektywy walki pomiędzy kulturą elektroniczną i kulturą drukowaną. Proszę Państwa, a więc właśnie czasy współczesne jako agon kultury pisma, druku, może to jest lepsze nawet określenie, i kultury elektronicznej, w sytuacji, kiedy właśnie kulturę elektroniczną widzielibyśmy jako dwa jej istotne wydania. Pierwsze to właśnie to, o czym już sygnalizowałem. To jest inaczej mówiąc kultura ikoniczna, kultura obrazkowa, a więc kultura tworzona przez telewizję przede wszystkim, ale również oczywiście obecnie przez internet i wszelkiego typu nowe media, które można byłoby tutaj wymienić. Wydaje się nawet, że i nasza komórka, prawda, elektroniczna, wyposażona obecnie w rozliczne funkcje, daje się uchwycić jako jedno z takich nowych mediów. No i właśnie to wszystko, co telewizję i internet charakteryzuje jako sposób przekazu, narzędzie pracy dla twórców, a jednocześnie
również jako nowe tworzywo, jako nowe tworzywo. Po drugie, widziałbym tę kulturę elektroniczną również jako ekspansję form audiooralnych, czyli zjawisko tak zwanej wtórnej oralności albo hybrydyzacji mowy. Walter Ong, specjalista od kultury oralnej, posługuje się właśnie tym terminem wtórna oralność, mówiąc, że czasy współczesne, czasy kultury elektronicznej są takim przywołaniem tego, co było istotą i zasadniczym tworzywem w kulturze przedpiśmiennej, w kulturze mówionej, w kulturze oralnej, oczywiście w pewnej zmodyfikowanej formie, a ta forma zmodyfikowana jest narzucana przez współczesne elektroniczne środki masowego przekazu. Inaczej mówiąc, ta wtórna oralność w telewizji to zalew na przykład spotkań, zalew audycji gadających głów, prawda? Kiedy istota spotkania polega na mówieniu, na gadaniu, gadaniu, gadaniu. Ale nie jest to plemienne gadanie, prawda? Nie jest to gadanie rapsodyczne dla wspólnoty mitycznej, ale właśnie gadanie transmitowane przez nowoczesne środki masowego przekazu, które mają również wpływ na politykę tej współczesnej oralności. A więc w gruncie rzeczy można byłoby powiedzieć i tak, jeżeli przyjrzymy się tej dwuaspektowości, to da się również powiedzieć, iż to, co je łączy, te dwa aspekty, to kategoria hipertekstu, jako kategoria łącząca, hipertekstu stojącego w wyraźnej opozycji do tekstu, który ma swoje granice, który jest wewnętrznie spójny, który ma początek i koniec, bądź ramę okalającą. Natomiast hipertekst jest strukturą otwartą, nomadyczną. Każde miejsce może być bramką do wejścia, a każde inne bramką do wyjścia. Możemy po nim błądzić tak, jak chcemy. Typowym hipertekstem, który my tworzymy, oglądając telewizję, to jest klikanie w pilota, prawda? Zatrzymywanie się przy jednej stacji na parę minut, przy innym programie na innych kilka minut i tak dalej. I od programu pierwszego do programu powiedzmy 270, jeżeli tyle kanałów mamy w swojej telewizji. I w tym czasie przez godzinkę na przykład tego przepstrykiwania od kanału do kanału, od informacji do informacji, zatrzymywania się na minutę albo na 20 minut, tworzymy właśnie hipertekst. Strukturę absolutnie otwartą, utworzoną w ruchu, powiedzielibyśmy in progress, prawda? I jednocześnie właśnie naznaczoną taką swoją tymczasowością. Co to ma wspólnego z poezją współczesną? Otóż, proszę Państwa, jeżeli przyjrzymy się najnowszej historii polskiej poezji współczesnej, na tym obszarze koncentruję już swoją uwagę, to można powiedzieć, iż znajduje się ona, może też jeszcze ostrożniej, znajdowała się ona, powiedzmy na przełomie XX-XXI wieku, znajdowała się ona na końcowym etapie kultury pisma, a więc była przede wszystkim zaprzeczeniem liryki, która była, proszę pamiętać, historycznie, prawda, utworem wyśpiewywanym. Poezja współczesna jest tekstem pisanym i wydrukowanym, zapisanym, a więc zaprzeczeniem liryki w tym podstawowym znaczeniu, jest formą do czytania, nie do słuchania jak liryka, ale do czytania. I poeci współcześni, a więc pismo,
jest tutaj tworzywem tej poezji. Tej poezji. A więc poeci jak gdyby zaczęli wykorzystywać te możliwości zapisania poezji, możliwości, iż pismo jest jej tworzywem, i zaczęli tworzyć takie teksty, które nadają się tylko i wyłącznie do czytania, do bardzo uważnej, intelektualnej wręcz lektury tego, co leży przed nami, przed naszymi oczyma, do bardzo intelektualnej percepcji. Zatem, jeżeli powiemy, że ta poezja współczesna posiada swoją tradycję w romantyzmie, to ten końcowy etap inicjowany byłby przez polską awangardę, czyli poezję eksperymentalną początku XX wieku, myślę tutaj o futurystach i o formistach polskich, a kontynuowaną przez lingwistów. To w gruncie rzeczy mowa o lingwistach teraz, w tej chwili, kiedy wygłaszam właśnie takie sądy. A więc, proszę Państwa, właśnie ten tekst, ten wiersz, który jak rebus trzeba rozwiązać, skupiając się na znaczeniach, na metaforach. I to nie są metafory obrazowe, odsyłające nas do jakichś przedmiotów odniesienia, ale metafory językowe, pojęciowe, bazujące na wieloznaczności słowa. Na wieloznaczności słowa. A więc ta percepcja, ta lektura, uważna lektura tekstu drukowanego, wykorzystującego jako tworzywo pismo, język, ale też jego walory jako fenomenu zapisanego, jest niesłychanie trudna, niesłychanie krępująca, wymagająca odpowiedniej lektury. Zatem właśnie poezja współczesna, reprezentowana na przykład przez poezję lingwistyczną, stała się w gruncie rzeczy poezją niszową, poezją chętnie czytaną przez studentów polonistyki, krytyków literackich, teoretyków literackich, prawda? To taki wspaniały duet pomiędzy Białoszewskim jako jednym z najwybitniejszych twórców poezji lingwistycznej i jego doskonałych znajomych, czyli Janusza Sławińskiego, Aleksandrę Okopień-Sławińską i Michała Głowińskiego, teoretyków, strukturalistów, prawda, którzy upatrywali cechę istotną dla poezji w tym, że jest ona uporządkowanym estetycznie językiem. A więc ten walor językowy był też naczelnym elementem rozumienia istoty poezji. Poezja coraz bardziej niszowa, no powiedziałbym ten tradycyjny banał, który się zawsze powtarza, kiedy mówimy o poezji. Poezja nieczytana. Jeżeli czytana, to dlatego, że poloniści tworzą dla polonistów, prawda? I tutaj ta niszowość się pięknie zamyka. Inni są niekompetentni. Trud włożony w taką lekturę jest niebywały, zniechęcający. Oczywiście szli na ratunek poeci, zdający sobie sprawę z tego, że no, poezja umiera na ich oczach, na oczach twórców. Formą takiego ratunku była kolokwializacja języka. To dawało szansę, prawda, porozumienia z tymi, no nie przebierając w słowach, niższych, z tym odbiorcą niższym intelektualnie, prawda, że porozumiemy się, mówiąc tym samym językiem, uprawiając gry językowe, co, proszę Państwa, dla naszego potocznego języka jest przecież taką naturalną sytuacją, prawda, kochamy wieloznaczne mówienie, bo ono nas wyswobadza z odpowiedzialności, prawda? Ja nieustannie tutaj opowiadam taki żart, ale,
ale mający swoje dosłowne wydarzenie, kiedy jechałem kiedyś autobusem z dwoma młodymi chłopakami i dziewczyną i na ostrym zakręcie ta dziewczyna przechyliła się ku jednemu z tych chłopców, a drugi reaguje natychmiast w ten sposób: słuchaj, ona chyba na ciebie leci. Prawda? Piękne wykorzystanie dwuznaczności zwrotu. Dziewczyna nie mogła niczego więcej, nie mogła się odezwać, prawda? Bo zawsze mógł się wykręcić. Przecież mówię tylko o tym, że poleciałaś na niego, bo autobus ostro zakręcił. Czy to miał na myśli? Mnie się wydaje, że obydwa znaczenia, prawda? Lecieć na kogoś jest przecież przynajmniej tym dwuznacznym określeniem. A więc, proszę Państwa, no właśnie, to jest taka próba wprowadzenia poprzez imitację języka codziennego, języka mówionego, niemniej jednak chyba nie do końca wydana, jeżeli mówimy właśnie o tych poetach, którzy debiutują czy kontynuują swoją poezję na przełomie XX i XXI wieku. Tych form ratunku, czyli reanimacji dogorywającej poezji, mówiąc wielkimi słowami, pewnie trzeba by szukać gdzie indziej i pomoc z tego gdzie indziej moim zdaniem nadchodzi. W zasadzie, jeżeli mowa o czasach, w jakich ta pomoc się kształtuje, można byłoby powiedzieć, nadeszła już. A czy my ją wykorzystamy, czy nie, to druga sprawa. Proszę Państwa, tę pomoc, a więc tę reanimację, o której chciałbym rozmawiać, da się ująć w trzech kategoriach. Pierwsza reanimacja to wizualizacja poezji. Wizualizacja poezji, czyli próba radykalnego odnowienia poezji w zastanych granicach, czyli zgoda na ikonizację w ramach tekstu drukowanego. Zgoda na ikonizację, poddanie się tym walorom kultury ikonicznej, która tutaj jest jak gdyby lepsza od kultury druku, prawda? Mówimy powszechnie, że no jednak obraz jest łatwiej percypowany jako to źródło gorące, gdyby posługiwać się klasyfikacją McLuhana, niż druk, niż pismo, niż język. Po drugie, byłaby to wizualizacja, ale i oralizacja poezji. I ta reanimacja zasadzałaby się na rewolucyjnym wręcz porzuceniu dotychczasowych przestrzeni zamieszkania poezji. Poezją staje się to, co daje się tworzyć w sieci, w komputerze, poprzez media elektroniczne. I po trzecie, oralizacja poezji. I to bym nazwał taką melancholijną próbą powrotu do źródeł, do słowa mówionego, czyli po prostu do liryki. Próba jak gdyby reanimowania, zgodnie oczywiście z konwencjami czasu współczesnego, ale tych starych form lirycznych, gdzie ważne było właśnie słowo mówione, słowo wyśpiewywane, melorecytacja, prawda, czy po prostu śpiew z towarzyszeniem muzyki. A zacznijmy od tej pierwszej reanimacji, wizualizacja poezji. Zwróćmy uwagę, że ta wizualizacja, ikonizacja tekstu poetyckiego ma swoją szacowną tradycję, bo przecież poezja figuratywna to tak zwane carmina figurata, wiersze bardzo popularne w niektórych epokach literackich, w starożytności, a przecież aktualne jeszcze i bardzo popularne w literaturze barokowej. Po drugie,
ta poezja figuratywna, no to właśnie wynalazek pierwszej awangardy europejskiej. Tutaj najlepszym przykładem byłyby kaligramy Guillauma Apollinera. I wreszcie, jeśli chodzi o poezję polską i o lata 60., przełom lat 60. i 70., mielibyśmy tutaj do czynienia z poezją konkretną, przedstawicielem tej poezji najlepszym jest Stanisław Druszcz. A formy współczesne tej wizualizacji poezji to tak zwana poezja wizualna, tworzona przez między innymi, ale może te nazwiska warto przypomnieć, Zenona Pfeiffera, Joannę Müller, Karolinę Gładysz oraz cyfrowa poezja wizualna. Pfeiffer nazwał to emanacyjnym wierszem kinetycznym, tworzona właśnie przede wszystkim przez Zenona Pfeiffera. To jego wynalazek i obszar jego praktyki poetyckiej. Króciutko, żebyśmy mogli popatrzeć. Oczywiście próbował to robić już Miron Białoszewski w obrębie poezji lingwistycznej. Proszę zobaczyć, ten efekt teoretycy nazywają spacjalizacją poezji. Spacjalizacją od spacji, odstępu. Wiersz jest zatytułowany Patrzymy podmuch. Podmuch. Pewnie podmuch wiatru, prawda? W czasie podmuchu bywa tak, że rzeczy nam się rozsypują. Wiersz Białoszewskiego mówi o podmuchu i jest rozsypany. Tak jakby podmuch unieszkodliwił czy zakłócił tradycyjną strukturę wiersza, prawda? Odstęp pomiędzy słowami jest zwiększony, linia za linią zdaje się, wers za wersem, zdaje się być zupełnie rozdmuchany, prawda? Przestrzeń wiersza próbuje wspomóc semantykę wiersza zatytułowanego Podmuch. Podmuch. To robił Białoszewski, to robili już poeci konkretni, konkretyści, bo czas powstania wiersza Białoszewskiego i działalności konkretystów jest ten sam. Wcześniej jednak oczywiście warto byłoby pokazać jeden z tych wierszy figuratywnych, wierszy obrazkowych, tak? To na przykład właśnie tekst słowny ułożony w obraz. Podobnie będzie u Guillauma Apollinera tekst słowny Il pleut, czyli pada deszcz, wiersz o deszczu, ułożony w obraz, ale tutaj u Apollinera dochodzi już do takiej dobrej motywacji. Skoro deszcz to strugi deszczu, Apolliner rysuje ten wiersz w postaci graficznych strug, prawda? Ważny jest raczej porządek pionowy niż poziomy. I co więcej, ten wiersz w gruncie rzeczy jest złożony z dominującego słowa il pleut. Obrazuje wiersz i jest napisany poprzez jak gdyby takie nachalne powtarzanie pada deszcz. I co my w tym czasie robimy? Zabawa poetycka oczywiście, jak to u Apollinera, ale też jak to u Apollinera, nie do końca w tym sensie zabawowym, może bardziej ludycznym, prawda, gdzie gra staje się też elementem zabawy. Takie eksperymenty futurystów, dadaistów, u nas formistów, Tytus Strzyżewski za chwilę się pojawi, są przecież niezwykle częste. To jest właśnie Tytus Strzyżewski, jego mechaniczny ogród i koncepcja formizmu poetyckiego, która polega już w tym momencie na tym,
że obok słowa pojawia obok słowa pojawia się grafika. To nie słowo tworzy jakąś kompozycję quasi-graficzną, ale obowiązuje tu już pewne sąsiedztwo, prawda? Nazwy kwiatów w tym mechanicznym ogrodzie zapisane w kwadracikach. Kwiaty jako wyrastające kwadraty na linii łodyg. Tak pewnie tę poetykę wiersza można byłoby nazwać. Wykorzystanie elementu graficznego pozasłownego. Wiersz, poezja to słowo i grafika jednocześnie. I to są chyba właśnie początki poezji wizualnej. Tutaj jeszcze przykład poezji konkretnej z taką klasyczną właśnie definicją poezji konkretnej, którą przepisałem z rozprawy jednej ze znawczyń poezji konkretnej. To inaczej uruchomienie kształtu materialnego, zapisu literowego, przestrzeni zadrukowanej strony i ta napisowość, napis, zapis, znaczy, do tej pory miała tylko i wyłącznie funkcję utrwalenia. Znaczenia były przekazywane przez pojęcia słów. Tutaj znaczenie przekazywane jest również przez kształt graficzny, a nade wszystko przez grafikę związaną z zapisem. Zatem ważne jest już tutaj nie tyle lektura, ale takie doświadczalne ogarnięcie całego tekstu. Prawda? Jest to przede wszystkim dziełem Drużdża u nas, ale także Marian Grześczak, Marianna Bocian, Leszek Szaruga. To są lata 60., 90. XX wieku. To są poeci, którzy uprawiali poezję konkretną. Jeżeli, proszę Państwa, znowu tytuł tego wiersza, zapominanie, pojęcie zapominania, będziemy definiować jako mniej więcej wypadanie czegoś z naszej pamięci, wycofywanie, ograniczanie informacji o tym przedmiocie, rzeczy, postaci, aż po jego nieobecność, to proces zapominania jest tutaj w tym wierszu wyrysowany przez Drużdża, prawda? Od pełnego słowa zapominanie, każda następna linijka, już chyba nie wers, ale linijka, jest pomniejszona o jeden element, który wyleciał z pamięci, a tutaj wyleciał ze struktury zapisowej pojęcia, słowa, terminu, nazwy, aż po literkę z, a może aż po jeszcze niżej, nieobecność, zapominanie kompletne, zapomnienie, prawda? Efekt procesu zapominania, zapomnienie. I wreszcie, proszę Państwa, przykład już poezji wizualnej, nie konkretnej, ale wizualnej, wiersze, które się ogląda. To pierwszy przykład pierwszego sposobu reanimowania współczesnej poezji polskiej. Poezja zawieszona jako dzieło malarskie. Poezja wychodzi ze swojej dwuwymiarowości, przestrzeni w postaci kartki i wchodzi w obszar trójwymiarowy. To jest wiersz, co Państwo widzą. W intencji autora to jest wiersz, ale wiersz nie napisany, ale zawieszony, podobnie jak ekspozycja malarska. Tutaj dochodzi oczywiście do sąsiedztwa, do kolaboracji, prawda, pomiędzy koncepcją dzieła malarskiego i dzieła poetyckiego. I o to chodzi. To są wiersze, które się ogląda. Uruchamiany trzeci wymiar. Wiersz powstaje usytuowany w przestrzeni. Robi to Zenon Pfeiffer. To nazwisko proponuję zapamiętać. To już jest obecnie pan, że tak powiem, w statecznym wieku.
awangarda, która się ustateczniła, że tak powiem, ale bardzo zasłużony dla kultury polskiej, doceniony, a laureat kilku nagród i ministra, i premiera naszego państwa, ale oprócz tego właśnie taką poezję uprawia Wilmański, uprawia Brombosz, o którym jeszcze będę mówił, Joanna Meller czy Maria Cyranowicz. I to, co ważne, proszę Państwa, ta wymiarowość, więcej niż dwuliniowa, prawda, strony, przekształca się w cyfrową wersję poezji wizualnej, w tak zwany obszar e-literatury, tak bym ją chciał rozumieć, to pojęcie e-literatura, jako literatura, która wykorzystuje internet nie tylko jako narzędzie pracy, ale również jako tworzywo, możliwości, jakie daje internet, nie tylko w postaci zapisu elektronicznego dzieła literackiego, prawda? I to jest jak gdyby taka druga możliwość utrwalenia dzieła literackiego, ale jednocześnie manipulowania tym zapisem i tworzenia w ramach tych manipulacji osobliwych tekstów poetyckich. Pierwszy już taki wyrazisty element tej poezji elektronicznej to emanacyjny wiersz kinetyczny. To jest pojęcie zaproponowane przez Zenona Pfeiffera, emanacyjny wiersz kinetyczny. Za chwileczkę pani Magda otworzy nam króciutką prezentację tego utworu. Ja jeszcze tylko dopowiem, proszę państwa, że Pfeiffer będzie czytał i potem zostanie przedstawiony wiersz, którego zapis macie państwo po prawej stronie. Nie chcę tego wiersza czytać, państwo macie okazję zapoznać się z treścią, ponieważ ten wiersz nagle na naszych oczach zacznie się ruszać. Zacznie się ruszać. Dlaczego na tej zasadzie będzie to wiersz kinetyczny? Dlaczego emanacyjny? Dlatego, że pierwszym ruchem będzie kolapsowanie tego tekstu. On się będzie pomniejszał, unicestwiał, aż wreszcie dojdzie do jednego zaimka nieokreślonego to. Cały wiersz, semantyka tego utworu, tak rozpisana jako początek, zostanie skumulowana w zaimku to. I to, czego nie będzie widać już na prezentacji przedstawionej, ten wiersz w pierwotnej wersji emanował, jak Big Bang, rozpraszał się z powrotem w strukturę początkową. Kolaps i emanowanie to są te dwa ruchy wiersza kinetycznego, poezji kinetycznej, wizualnej poezji kinetycznej. I teraz proszę panią Magdę, aby nam to zaprezentowała. I oczywiście zapoznała nas z autorem. To wszystko? Ocean i mewa i wszystko inne. Zbawek i zbawienia. Entuzjazmiczny, opisany czarny wąt. Ale... Miłość. Trochę słabo słychać, ale tutaj nie o ten tekst, prawda, globalny chodzi. Jest moje imię. Ekstazja ćmy są i na nowym ekranie obejrzę się w wielku, czaszka chomiacza, oczami duszy, i źle z oczami. Boże, ale Cię, Boże, ale Cię. Zobaczyć ze strony litery, ekstazyczne lecą, oczami innymi, mroczną i drugą, wiatrę. To może poprosić. Teraz proszę uważać, bo w gruncie rzeczy tak należy percypować tę poezję. Tak należy ją percypować. Ona jest elektroniczna, nieczytana, niewydrukowana. Istnieje jako wiersz kinetyczny, ruchomy i zawieszony w innej przestrzeni niż papier, kartka, książka.
Każdy z nas może ten wiersz uruchomić, naciskając na jego tytuł na komputerze. Ars Poetica, jak klikniemy w Ars Poetica, ten wiersz będzie robił to, co za chwileczkę robi z sobą. Sekundkę. Znika, kolapsuje. Znika, ale nie zniknie do końca. Nie zniknie ostatecznie. Prawda? Nabrał drugiego sensu. Twoimi widzieć oczami, inaczej mieć inne. I tak dalej. Twoimi oczami. I to jest ten kolaps ostateczny. Sprowadzenie do zaimka to. No pewnie tak. Traktat ontologiczny, prawda? Wiersz jako traktat ontologiczny. Jak istnienie sprowadzić do istoty. Jak istnienie sprowadzić do istoty. Kiedy ja oglądałem ten wiersz na komputerze, to on, powtarzam, miał jeszcze tą wersję wybuchu, takiego wielkiego wybuchu, prawda? Tak jak z punktu, prawda, powstał kosmos, wszechświat. Tak z tego wyrazu to powstawał powolutku wiersz do takiej postaci, w jakiej jest zanotowany. Tu Pfeiffer już zmienił troszeczkę koncepcję prezentacji. Proszę Państwa, jeszcze raz Pfeiffer i pojęcie stworzone przez niego, ale także przez Katarzynę Bazarnik, liberatury, liberatury. Tekst założycielski dla tej literatury powstał w 1999 roku, liberatura, czyli aneks do słownika terminów literackich. Tam się to pojęcie, ten termin pojawia. Tutaj macie odniesienia, o których mówią twórcy tej literatury, odniesienia do Joyce'a i Mallarmego jako tradycji podstawowej, kluczowej, powiedziałby Sławiński, tradycji literackiej. Co to takiego jest ta liberatura? Opowie nam znowu Pfeiffer dokładnie. Ja tylko zwrócę Państwu uwagę na sygnalnie, prawda? Liberatura to taka literatura, gdzie elementem istotnym staje się nie tekst literacki, ale książka. Czyli rozszerzenie jak gdyby przestrzeni literackiej, prawda? Liberatura to jednocześnie w takim razie użycie niewerbalnych i typograficznych środków wyrazu. To znaczy elementem znaczeniowym może być przestrzeń, na której wydrukowany został wiersz. Pamiętam taki wiersz Andrzeja Szuby, poety, który debiutował w takiej bardzo awangardowej grupie Kontekst. Wiersz nazywał się Włosy i polegał na tym, że na środku strony było jedno słowo, włosy i tyle. Ale nagle okazało się, że oprócz tego słowa znaczy również właśnie ta pusta przestrzeń, osadzenie jednego i tylko jednego słowa na pustej kartce. A więc ikoniczność, liberatura to tak, literatura, która wykorzystuje możliwości ikoniczne jeszcze w obszarze druku,
ale już w obszarze książki Pfeiffer pokaże, że liberaturą może być tekst zamknięty w butelce. Hybrydyczność to byłaby następna cecha tej liberatury i interaktywność. Tutaj już się ta interaktywność pojawia. Ona będzie niesłychanie ważna w poezji eksperymentalnej. Poeta, jak kompozytor, tworzy partyturę. Partyturę, którą musi odegrać odbiorca. I dzieło tworzone jest w trakcie odbioru, w trakcie percepcji. Tu dopiero powstaje dzieło. Autor tylko zapisuje, co należałoby zrobić, nad czym należałoby popracować. I materialność to element ostatni, ale może pani Magdo, uruchomimy jeszcze raz i oddamy głos Pfeifferowi, który nam opowiada właśnie o liberaturze. To butelka. Jak to butelka? Jak to butelka? Cała z białego szkła. Z grubym dębkiem i cienką szyjką. Wyciągniętą, zwieńczoną, zwyczajną nakrętką. Mogłaby być w niej teraz czysta, taka czysta i oczywista przezroczystość pewnej cieczy. A czy to taka ciecz, co czasem oczy cieszy, wlewana literatom do ich literatek? Co to, to nie, to nie, to nie, to nie. Tu smutku nikt nie topi we flaszce liberatce. Ona przełamuje monopol książkowych oficer. Spójrz już na tę jej etykietę. I zerwij z etykietą obowiązującą przy lekturze tradycyjnych papierowych książek. Przeczytaj tytuł butelkowej księgi Liberata. Tytuł na nalepce najlepiej oddaje intencje autora tej szklanej pułapki. Spoglądając przez ozonową dziurę. Zanim otworzysz książkę butelkę, już ten tytuł otwiera się na inne słowo. Bo pierwsze litery tych czterech wyrazów, spoglądając przez ozonową dziurę, tworzą nowe słowo. Spod. Spodnik się wyłaniający. A teraz wyciągnij ze spodu z samego dna flaszy foliowy rulon. Jak list rozbitka, rzucony z bezludnej wyspy globu w kosmiczny ocean. Ten folian zawiera drukowany tekst. Przeczytaj go głośno. Skończono. Powieki opuścić. Jeszcze raz z ekranu na inny ekran. A teraz przeczytaj po cichu. Pierwsze litery tych słów. Spojrzenie. I znów słowa i wersy skrywają nowe słowa i wiersze. I nowe znaczenie. Co znaczy ta butelka? Butelka Zenona. Paradoksalna bryła ze szkła i pisma. To naczynie znaczy nie. Nie dla książek uwięzionych w celach wydawniczych. Bo gdybyż to była tylko pusta gra w butelkę. Flaszka, nieważka, libelot, graszka. Ale nie. To naczynie paradoks. Butelka Pfeiffera. Ze schowanym w niej rulonem ukrytym i jawnym. Bo to naczynie przezroczyste i wystawione na widok, niewidoczne zawiera przesłanie. Na zwoju niby przezroczystym, a jednak nie tak klarownym, nieczytelnym od pierwszego wejrzenia. Tego się nie da czytać na papierze. Jakby chcieli książkowej krytyki papierze. Bardziej papiescy od niejednego papieru. Tak, dziękuję. I to, proszę Państwa, pierwsza reanimacja poezji współczesnej, polskiej poezji współczesnej, dokonywana przez poetów eksperymentatorów, czyli wizualizacja poezji, nadanie jej trzeciego wymiaru i kinetyczności, ruchomości i tego, co implikują właśnie te dwa poczynania. Reanimacja druga, wizualizacja i oralizacja poezji jednocześnie. Mielibyśmy tutaj do czynienia z wideopoezją, z poezją cybernetyczną i z multipoezją.
co to jest wideopoezja. Proszę Państwa, to już jest hipertekst multimedialny, a więc tekst, który wykorzystuje pismo, druk, obraz, animację, muzykę, dźwięk. Jest hipertekstem, czyli tekstem wielotworzywowym. Tu poezja zupełnie wychodzi poza definicję jako sztuki słowa. Jest sztuką multimedialną. Co więcej, tutaj właśnie widać, że komputer i sieć stają się i narzędziami pracy, i tworzywem. Wychodzi również poezja poza druk. Nie tylko poza sztukę słowa, ale poza druk. Zaczyna funkcjonować w cyberprzestrzeni. To bardzo często właśnie teksty, które trzeba dokończyć. Teksty, propozycje, partytury do wykonania. Tego typu poezja bardzo często jest nazywana work in progress, praca w procesie, prawda? Wykonywana w procesie, czyli pokazywana, jak dokonuje się proces tworzenia, albo wykonywana w procesie, czyli pokazująca, jak czytelnik dopracowuje, konkretyzuje, mówiąc językiem Ingardena, ten obszar miejsc wypełnionych i niewypełnionych. Proponuję tutaj obejrzeć właśnie jeden z takich wideotekstów poetyckich Katarzyny Giełżyńskiej, jednej z najzdolniejszych poetek, czy wideopoetek, tak by pewnie trzeba było ją lepiej określić. Proszę Państwa, z tomiku Out or Not, wieloznaczność, zabawa językową, to językowa, to jest to, co zostało w tej poezji, w tej wideopoezji. Out or Not, czyli autor albo nie autor, prawda, tak się możemy bawić, i oczywiście głęboka aluzja literacka do być lub nie być, prawda. A na czym to polega? Proszę zobaczyć, że ta multimedialność to też wykorzystywanie niekiedy szacownej tradycji literackiej i pokaże nam to pani Magda. Proszę uważać, bo to jest 5 sekund, może pani Magda dwa razy powtórzy, dobrze? Spróbujmy jeszcze raz. Proszę Państwa, to jest poezja, tak swoje teksty nazywa Giełżyńska, tak te teksty są nazywane przez jej współtowarzyszy. Tutaj oczywiście polecam H-Art, wydawnictwo i czasopismo, które patronuje właśnie tej poezji eksperymentalnej polskiej, i tam można i teksty o wideopoezji przeczytać, i jednocześnie znaleźć linki do tej poezji, bo tylko w ten sposób, prawda, nie przez księgarnię, ale przez komputer do niej możemy do niej dotrzeć. Można oczywiście interpretować ten tekst, prawda? Conduit, tak by to już dało się wieloznacznie dosyć zinterpretować tytuł, jako źle zapisana forma angielska, prawda? Ale posiadająca swoje hipotetyczne wieloznaczenie. Widzicie Państwo, tam w trakcie była jakaś sentencja językowa zapisana, rozwalona młotkiem giełdowym prawdopodobnie, prawda? Jeszcze alleluja
towarzyszy. Trójkąt, który może symbolizuje opatrzność Bożą, prawda? Ta wieloznaczność interpretacyjna prowokowana przez wieloznaczność tworzywa i użycia poszczególnych tekstów, charakterystyczna właśnie dla hipertekstu, jest tutaj jak gdyby wyznacznikiem sposobu reagowania na sam tekst. I proszę Państwa, zaznaczę może też tylko, że istnieją również hiperteksty werbalne. Jeżeli będziecie Państwo zachęceni tym spotkaniem i chcieli sięgnąć do takich tekstów, hipertekstów werbalnych, polecam Anety Kamińskiej Czary i Mary. Tekst, tomik wierszy, który ma charakter hipertekstu, po którym, jak mówi poetka, należy błądzić, jak nomada po pustyni, przestawiając, jak w powieści Graf Klasy, wszystkie możliwe, ustawiając wszystkie możliwe, wszystkie warianty możliwe do skonstruowania w trakcie tego nomadycznego błądzenia, błąkania się od strony do strony, od fragmentów do fragmentów. Wszelkie tego typu zapisy są możliwe, aczkolwiek no, trudne właśnie do ustalenia przez autorkę. To jest właśnie taki typowy utwór będący tylko i wyłącznie partyturą. Tekst układa ostateczną wersję, ale nie ostatnią, bo przecież można za kilka dni robić inaczej, ustala czytelnik. Poezja cybernetyczna to już poezja absolutnie tworzona jako poezja programowa. Chodzi mi o to, że poeta jest programistą. Pracuje na komputerze, pracuje na programach i tworzy odpowiednie teksty, które dla niego są tekstami poetyckimi. Łukasz Podgórny i Roman Bromboszcz to dwaj najbardziej znani eksperymentatorzy w tej dziedzinie. To, co właśnie dla nich ważne, estetyka tego typu poezji, transkodowanie, aleatoryczność, to jest ten element podstawowy, oraz automatyzacja komponowania i ekspozycji. Ta poezja cybernetyczna najwyraźniej nawiązuje do tradycji awangardowej, o której właśnie pisze Jacques Dongui, tej poezji, którą nazywano poezją szmerów, poezją dźwięków, poezją wydawania oddechu przez człowieka, prawda? To skomponowane w jakiś sposób, utrwalone w ramach programu komputerowego konstytuowane było jako utwór poetycki. Łukasz Podgórny i jego matka Zawrotna, niestety autor wycofał z sieci komputerowej ten na pewno tekst poetycki. On właśnie polega na tym, że to jest okrąg i w okrąg na tych poszczególnych liniach wpisane są takie wersy. Cisza jest dźwiękiem prędkości świata, światło jest Bogiem prędkości dźwięku, Bóg to wysoka prędkość światła, Bóg to światła wysoka prędkość. I jak gdyby centrum, pamiętacie Państwo może teologiczną definicję Boga, gdzie elementem istotnym w definiowaniu boskości jest właśnie punkt i okrąg. Punkt najmniejszy z możliwych i okrąg największy z możliwych. To jak gdyby elementy obrazowe identyfikujące bóstwo, jedynobóstwo. Podobnie jest w tym wierszu i teraz właśnie to jest dzieło autora, czytelnik być może da się jeszcze gdzieś odnaleźć tą wersję kinetyczną. Jeżeli kliknie w punkt, to ten wiersz zaczyna się obracać. Każda oś, każdy okrąg obraca się w inną stronę, z inną prędkością. Możemy w pewnym momencie zatrzymać i jak gdyby
otrzymać w ten sposób pewien wariant tego podstawowego tekstu wypisanego właśnie na tym okręgu nieruchomym. Natomiast poezja cybernetyczna, którą dałoby się nazwać poezją foniczną, bezsłowna, autentycznie dźwiękowa, a więc pewne instalacje, gdzie artysta tworzy projekt, odbiorca współtworzy. Jeżeli istnieje język, to jest to język mówiony, pisany, grafika, ale najczęściej język tutaj się nie pojawia. Komputer stanowi narzędzie pracy, to te cechy zasadnicze. Obejrzyjcie Państwo właśnie taki przykład poezji fonicznej, którego autorem jest Roman Brąboszcz. Ten dźwięk narasta, na początku jest niemal cisza i dźwięk narasta. Macie Państwo jeden jedyny element graficzny, czyli zapis amplitudy dźwiękowej. Ale tego się już nie ogląda, to się słucha. Tak, troszeczkę inne dzieło. Jak Państwo widzieliście, dziękuję, jak Państwo widzieliście, niektóre z tych fragmentów mają swoje tytuły, więc na pytanie, a o czym ta poezja jest, odpowiedziałbym, no ano o tym, co jest w tytule napisane, prawda? Czym się ta poezja dźwiękowa różni od muzyki? Spróbuję na samym końcu i na to pytanie odpowiedzieć. Multipoezja jako ten trzeci element reanimacyjny w obszarze wizualizacji i oralizacji jednoczesnej, czyli projekt stworzony przez Michała Zabłockiego, polegający przede wszystkim na upowszechnieniu poezji, a więc wydarciu jej z książki. Multipoezją Michał Zabłocki na przykład nazywał te fragmenty wierszy czy wiersze pojawiające się na ścianach budynków, na ścianach bloku. To jest akurat wiersz napisany właśnie przez Michała Zabłockiego i namalowany, zarejestrowany na jednej z kamienic krakowskich. Ale chciałbym zwrócić uwagę na coś chyba ważniejszego u Zabłockiego, na tak zwaną poezję SMS-ową, poezja SMS-owa, która polega, której podstawą jest taka gra dziecięca, albo może nawet młodzieżowa,
kiedy bierzemy kartkę, jedna osoba zapisuje na kartce jeden wers i zagina tą kartkę, żeby druga osoba napisała drugi wers, ale nie wiedziała, o czym jest wers pierwszy. I tak powstaje poezja SMS-owa Zabłockiego. Bawi się poezja Zabłocki jako moderator z sieciowcami, którzy wypisują właśnie, nie znając, co jest wcześniej, swoje własne wiersze. A więc to już jest poezja zbiorowa, prawda? I na swój sposób anonimowa, bo widzicie Państwo, że autorzy tutaj podpisują się nikiem, prawda? Czy pseudonimem. Ale właśnie no, brzmi to tak, jak na przykład ten wiersz, który tutaj Państwu pokazuję, zatytułowany Oczy, do których nikt nie zagląda. Czy on ma sens? Proszę Państwa, odpowiedziałbym tutaj wymigując się troszeczkę. Michał Zabłocki dostarczał tekstów dla Czesława Muzila, dla twórczości piosenkarskiej Czesława Muzila i one wybrzmiewają sensownie, jeżeli właśnie słucha się piosenek Czesława. Więc myślę, że jakiś sens na pewno można nadać. Jeśli, proszę pamiętać, poszukiwanie sensu jest czynnością intelektualną. Nam chodzi tutaj w tym przypadku o doświadczenie tekstu, o doświadczenie tekstu. No i wreszcie element trzeci tej reanimacji. Co można byłoby zaproponować jako pomoc ginącej poezji? Slam poetycki i rap. Slam poetycki i rap, czyli to są te melancholijne próby powrotu do liryki. Aktualizowania form lirycznych. Slam poetycki, czyli forma absolutnie koncertu poetyckiego, który jest turniejem i który powstał przeciwko szacownym wieczorom poezji. Ma charakter performansu, jest dla wszystkich. To są turnieje, poeci recytują swoje wiersze, melorycytują albo śpiewają. Jeżeli są to improwizacje, to tym bardziej cenne. Jury takiego turnieju to publiczność zapraszana na slam poetycki, która w postaci werdyktu uznaje, który poeta wygrał dany turniej. Zabawa, troszkę finansowana, bo te nagrody to są nagrody finansowe. Demokratyzacja. Oczywiście naczelną tradycją dla slamu poetyckiego jest Dada, prawda? Ten szwajcarski ruch odbywający się właśnie przede wszystkim w postaci kabaretu i turnieju, ale również wystąpienia kubistów w Francji i Rosji, a potem Beat Generation w Stanach Zjednoczonych. 1984 rok to początki slamu poetyckiego. W latach 90. popularność slamu wzrasta. W 2003 roku w Warszawie odbywa się pierwszy slam poetycki w Polsce. Wzrasta ta popularność w Polsce. Ośrodkami slamu jest Kraków, Wrocław, Katowice. Bardzo, bardzo często ten slam się odbywa w Katowicach, w Poznaniu, w Lublinie, w Szczecinie. Ja miałem okazję uczestniczyć w takich dwuturniejach slamowych w Bielsku Białej, w Galerii Handlowej i troszkę potem, później w Wiedniu, w konsulacie Polski. Konsul zaprosił właśnie slamistów polskich i oni tam wystawili właśnie, zrobili turniej. To poezja żywa, interaktywna i co najważniejsze, proszę Państwa, to jest właśnie ta poezja jak gdyby tworzona na żywo albo pisana do melodii, a więc posiada elementy rapowskie, prawda? Liczy się rytm, dynamika. Wiersz ma łatwo wpadać w ucho, jak piosenka.
Najlepiej, gdyby można go było powtórzyć za chwilę, przez publiczność, gdyby był powtórzony. To się tutaj liczy. Oczywiście nawiązanie do popkultury, ale to jest zasada parodii, świadomej stylizacji na te formy. Rap mierzy wysoko, chce być w obszarach estetyki wysokiej. Nasi slamerzy polscy, Jaś Kapela przede wszystkim, tutaj zapisałem Dawida Koteję, znakomitego poetę, ale także dlatego, że pochodzi z naszego województwa, że studiował na Uniwersytecie Śląskim, próbował kulturoznawstwo i nie poszło, próbował filologię polską, zdaje się, że ją ukończył, ale nie w ciągu 5 lat, tylko troszkę dłużej pracował nad tym, ale poetą jest znakomitym i chciałbym Państwu pokazać fragment takiego slamu, gdzie rolę pierwszoplanową właśnie odgrywa Dawid Koteja. On recytuje wiersz zatytułowany, proszę pamiętać, to jeszcze było przed śmiercią Zagajewskiego i przed śmiercią Szymborskiej, a tu są takie wtręty związane ze zmarłymi poetami, zatytułowany Adam Zagajewski postanawia porzucić płytką poezję i zostać emo. Proszę posłuchać, jak wygląda slam, jak wygląda, jak recytuje wiersz Koteja. Przepraszam za brzydkie słowa, które pojawiają się na początku, ale to jest po prostu slam. Pani Magdo, proszę. Daliśmy dupę z kuborem. A ja dam was chyba stąd. Ja, wybitny poeta polski. Kto prowadzi teraz? Koteja. Jedną tekst. Mamy dzisiaj taki bardzo poważny tekst i proszę się nie śmiać, bo to nie jest zabawna sprawa. Adam Zagajewski postanawia porzucić płytką poezję i zostać emo. Adam Zagajewski postanawia porzucić płytką poezję i zostać emo. Staje pośrodku ulicy, staje w przejściu podziemnym, zatrzymuje się na skrzyżowaniu, patrząc na wielką reklamę pod pasek Bella i mówi: mam tego dość, kurwa, mam tego dość. Potrzebne mi nowe trąbki. I postanawia zapuścić grzywkę. Zaczyna jeździć na desce. W ślad za nim Wisława Szymborska postanawia porzucić płytką poezję i zostać emo. Rodzice jej nie rozumieją, jest zbyt wrażliwa. W związku z tym Dawid Koteja postanawia porzucić płytką poezję i zostać Wisławą Szymborską. Bo właśnie zwolniło się miejsce. Drugi tekst. Jeszcze chwileczkę, proszę, melo recytacji posłuchaj. Tak seksownie kręcę bioderkami. Tak seksownie kręcę bioderkami. Jestem w tym jak Murakami. Gdy muzyka słodko grami i spaniami na parkiecie, które pragną mnie przeleczeć, zwinnie ciała wyginam. Bioderkami kręcę tak seksownie, że aż opinają mi się spodnie. Wrzynają niewygodnie. Ku radości pięknych kobiet, które chcą popatrzeć sobie, niech się Paweł Kukiz schowie. Dziękuję pani Magdo. I proszę państwa, element drugi w ramach tej oralizacji, prób oralizacji poezji, nadania jej wymiaru twórczości mówionej, rap. Uważam rap za rodzaj poezji i osobiście myślę, że jest to jak gdyby właśnie ta możliwość reanimacyjna dla poezji współczesnej. To kultura przedmieść, to Państwo wiedzą, nie będę tutaj dłużej zatrzymywał się nad charakterystyką rapu, bo Państwo wiedzą niekiedy lepiej ode mnie, co to jest rap i jak należy charakteryzować ten rodzaj właśnie muzyki. Ja byłbym tutaj ostrożniejszy, melorecytacji, czyli formy
którą można nazwać muzyką, ale formy, którą można nazwać poezją śpiewaną. Prawda? I tutaj właśnie jest ten element istotny, jeśli chodzi o rap. Znowu ważne jest to, że to jest turniej, tak jak przecież romantycy nasi kochali się, prawda, w improwizacjach i turniejach. Robił to Mickiewicz znakomicie, pewnie wygrywając wszystkie turnieje ze swoimi kolegami, ale na tym przecież te jamby i trocheje mickiewiczowskie polegały, prawda? Chodzi o to, że wystrój stylistyczny tych tekstów rapowskich to właśnie język codzienny, język zbliżony do tego założonego adresata, mówiony, przede wszystkim mówiony, prawda? I to, co ważne, że tekst powstaje do muzyki, prawda? Musi wejść w te formuły, które są charakterystyczne dla segregacji tekstu muzycznego. W związku z tym raperzy bardzo często korzystają z potocznych formuł, z wyrażeń frazeologicznych, które doskonale się właśnie w tych formułach muzycznych potrafią zmieścić. Pojedynek kto lepszy, prawda? To jest właśnie charakterystyczna cecha dla rapu. Na tej zasadzie jedna piosenka to właśnie też taki wewnętrzny turniej pomiędzy raperami. Proszę Państwa, no jako przykład chciałbym tylko pokazać piosenkę Są chwile, kiedy trzeba przetrwać. Znakomitych raperów śpiewa przede wszystkim Peja, czyli Ryszard Andrzejewski, ale pomaga mu raper ukrywający się pod pseudonimem Ostr. Obecnie, nie wymieniam nazwiska, bo obecnie szacowny wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego. Proszę bardzo. Odpocząć już pora, podaj choć pomysł. Nie widzisz, że tonę? Pozwól mi usnąć, chcę wyrwać się, koniec. Nie chcę już o nie, me oczy zmęczone. Będą zbyt szybkie, wysycham tonę. Jaką kawonę, choć nie chcę, bo cierpię. Boli mnie serce, łeb pęka, weź śpi. Wiesz, nie odejdę, daj chwilę wytchnienia. Chwila nie zmienia twego stanu skupienia. Bez znieczulenia, zabijasz mnie, nie mam szans na obronę, więc wracam po stronę. Wszystko co oddasz, mnie zmusić nie można. Do znienawidzonych doznań rozczulać jak można, tak żyć, weź mnie zostaw. Daj spokój w końcu, nie odbieraj wszystkiego. Ja nie chcę tego, zbyt wiele złego. Nie chcę być twym kolegą, proszę cię, kurwa, błagam. Nie rób mi tego. Wartości młodości zmuchnął wiatr, więc choreś spadł. Każdego poranka i wieczoru sprawdza hardcore od 10 lat. Więc co jest jak rodzina, nie ma kto zasna. To jest fakt, wydla spadł siłą meteoru. Finał to nie brak wyboru, to był brak honoru. W czynach to nie tak, że był sama to był brak. Bo jak rodzina to był skład, który jak lawina pokonywa mury. Został ślad na kartach kultury, jest mi ziom, a brak obu zna. Każdy samemu go odczytał. Dzisiaj wiem jakby nie było, to powitam cały świat. Witam na widach jak Titanica. Ten czas, który masz, pozostał ci do życia znika. Ma ty rzadkość sam, czas kłamać. Siła druga z tym, która wybucha patrz. To ma tu pamięć, kiedy nie ma tak. Coś do ucha mówi ci, że nie ma tego złego walc. To są dni,
Dziękuję, pani Magdo, dziękuję. Proszę państwa, a więc tak się rzeczy mają. Powiedziałbym tak, poezja współczesna jest w kryzysie. Musi być reanimowana, ponieważ nie jest czytana. Podobnie zresztą rzecz się ma z prozą, generalnie z literaturą. Proza chyba sobie z tym faktem poradziła i proszę zauważyć, że to, co czytamy najchętniej współcześnie, to nie literatura piękna, nie literatura fikcjonalna, ale literatura non-fiction. Autobiografie nas interesują, biografie, reportaże, to, co ma jakiś kontakt z rzeczywistością, bądź hybrydyzację literatury pięknej. Ale nie ta klasyka polegająca na pięknym opisie świata przedstawionego, prawda? To jest dla nas jak gdyby przynajmniej za długie, prawda? Nie mamy czasu na to, a jednocześnie stało się mało atrakcyjne. W przypadku poezji, no można byłoby odpowiedzieć na pytanie, no to w takim razie co? Jeżeli powiemy, że nie czytamy poezji, zwłaszcza młodzi, no nie czytają z powodów między innymi takich, o których mówiłem na samym początku. To co robić? Jak ratować tę sytuację? Ano nic zbożnego, jeśli słuchają rap. To jest właśnie współczesna liryka. Jako pewne następstwo i zastępstwo tej trudnej, intelektualnej poezji współczesnej. Jeżeli nie czytamy, bo nie lubimy książek, bo nie lubimy właśnie tych zadrukowanych stron, to może slam poetycki, gdzie wytwarza się wspólnota mityczna, prawda, gdzie odbiorca, jak w czasach romantycznych, może sobie obejrzeć poetę, porozmawiać z nim, ustalić jak gdyby wspólny język porozumienia i lektury wygłaszanych utworów. Poeta z kolei robi wszystko, aby ten język już był zbliżony do języka odbiorcy. Natomiast, no właśnie, czy w takim razie da się to w ogóle określić mianem poezji? Te wizualizacje, poezję cybernetyczną, czy powiedzmy te formy oralne? Otóż odpowiadając jednocześnie na pytanie, czy to jest dzieło muzyczne, czy to jest poezja, kiedy słuchaliśmy Brąboszcza. Otóż proszę państwa, kiedy mówimy o poezji, malarstwie, muzyce, posługujemy się klasyfikacją sztuk, która ma dosyć wczesny rodowód. Ona zaistniała w XIX wieku. Jest niesłychanie logiczna i precyzyjna, ponieważ opowiada o sztuce ze względu na wykorzystywaną przez nią tworzywo, na wykorzystywane przez nią tworzywo, charakterystyczne. Literatura to ta działalność twórcza, gdzie tworzywem jest litera, pismo, słowo, prawda? To na swój sposób sztuka słowa i proza to, i proza, i poezja. Inaczej, ale sztuka słowa. Malarstwo to twórczość, gdzie wykorzystuje się plamy, barwy, prawda? I paletę. Otóż być może, to jest klasyfikacja, granice pomiędzy sztukami są ostre, ale być może, jeżeli popatrzymy na kierunek, w którym dąży sztuka współczesna, a można go scharakteryzować jednocześnie zacieraniem się granic pomiędzy sztukami, to warto byłoby odwołać się może do innej koncepcji klasyfikacji sztuk. To już nie są klasy, to już są typy, dziedziny sztuk jako pewne typy, gdzie granice są nieostre, gdzie granice mogą zachodzić na siebie. I to są koncepcje antyczne, starsze niż XIX-wieczna. I tam elementem istotnym jest tworzenie i kreacja.
kreacja. Poezja w ujęciu antycznym to ta działalność twórcza, której przysługuje kreatywność. W związku z tym, jak Państwo pamiętacie, poezją nie nazywano tylko, były nazywane nie tylko utwory zapisane w języku. I częściowo nie wszystko, co było zapisane w języku, było poezją. To był termin, to było pojęcie, które klasyfikowało inaczej. Jeżeli to pojęcie przywołamy, typologiczne, nie klasyfikacyjne, i te ruchome jak gdyby granice poezji, że poezją jest tworzenie w różnorodnych tworzywach, no to przyznamy, że i poezja cybernetyczna istnieje, i ta poezja oralna, prawda, na swój sposób tworzona w słowie, ale na swój sposób z towarzyszeniem muzyki, czy wreszcie poezja wizualna. Jest ona opozycyjna do artes, bo powstaje pod natchnieniem mus. I to byłby ten antyczny, prawda, wyznacznik dla próby opanowania typologicznego tego, co dzieje się między innymi pod nazwą poezji i może zawierać sposoby reanimowania poezji uznawanej jako twórczość pisana i istniejąca w postaci druku. Dziękuję Państwu za uwagę.